Just do it! Don't let your dreams be dreams. Witam wszystkich bardzo serdecznie, a dzisiaj sobie pogramy trochę w tryb Battle Royale. Mam nadzieję, że uda mi się coś tutaj pograć. Generalnie chciałem tak trochę pogadać o tym trybie, ponieważ jakiś czas temu wrzuciłem film, w którym tak trochę narzekałem na tą aktualizację wprowadzającą ten tryb, na bugi i tak dalej, brak amunicji. A generalnie wydaje mi się, że chyba się trochę zmieniło, przynajmniej jeżeli chodzi właśnie o amunicję. Mam takie wrażenie, że teraz jest jej jakby więcej dostępnej, ale to być może taka moja opinia. Generalnie, powiem wam szczerze, trochę się przyzwyczaiłem już do tego trybu. Pograłem sobie jakieś kilkadziesiąt gierek. Powiem szczerze, że wcale nie jest tak źle. Myślę, że trochę zbyt pochopna była ta moja opinia kilka dni temu. Owszem, były jakieś tam problemy i tak dalej, ale już wydaje mi się, że jakoś lepiej to działa. I generalnie całkiem fajnie, naprawdę można sobie tutaj pograć, no. Kurczę, no, że też mi się nie mogło trafić nic dobrego. No, mam Zeusa. Dobra, więc spróbujmy coś tutaj może ugrać, może coś akurat się uda, z tym, że przydałoby się zdobyć jakąś broń. Mówię tu konkretnie o jakimś pistolecie, bo jest tam amunicja w bunkrze, także można by było... Dobra, weźmy tego 5-7'a. Można by było sobie uzupełnić tej amunicji trochę. Tylko niestety właśnie jest potrzebna broń. Ale dobra, już mamy drona. Już to szybko ogarniemy i pobiegniemy sobie... Oj, nie wiem, czy kogoś tutaj nie słyszałem. Ogólnie moja taktyka na granie w ten tryb... O, widzicie? Jakby szybciej się po prostu ta amunicja zbiera i jest jej chyba trochę więcej. Ale to tak mi się wydaje. Na pewno się szybciej podnosi. A czy jest jej więcej? No w sumie też tak jakoś... Wydaje mi się, że troszkę jest. O, kolejna amunicja. Zarąbiście. No, a powiem szczerze, że na początku jak grałem, to naprawdę ciężko było o amunicję. Także no... Jest to na pewno ułatwienie. Może nie tyle ułatwienie, co po prostu zrobienie bardziej grywalnym tego trybu. Co myślę, że jest dobrą zmianą i to trzeba pochwalić tutaj. Valve. Dobra, tam jest kamizelka, to szkoda kasy. Co ja mogę sobie zamówić? W sumie nie mam nic takiego, co bym chciał zamawiać jakoś. 5-7 mam, amunicję mam. Jedynie by się przydało jakąś lepszą broń zdobyć. Dobra, ktoś tu niby powinien być na tym obszarze, więc trzeba szukać. Dobra, trochę go obiłem. Dobra. O, pięknie, mamy maka. Szkoda, że nie ma amunicji tutaj za dużo. Ale to nic. Trzeba to ogarnąć, żebyśmy tej amunicji trochę dostali i już będzie spoko, a ja tymczasem się tu skitram trochę. Chociaż nie jest to najmądrzejsza miejscówka generalnie do ukrywania się. No, ale myślę, że już jesteśmy w top 7, także no. Oj, ta amunicja po prostu pięknie się podnosi teraz. Pięknie, to jest na pewno... Dla mnie to jest bardzo duży plus. Ja tutaj daję okejkę. Sześciu wrogów zostało, spoko. Już pięciu. Czterech. No, powiem wam szczerze, że... To może być jeden z moich lepszych wyników. Bo generalnie jestem w takim sztywnym top, ja wiem, 8, coś takiego zazwyczaj. No bo też generalnie no to jest taki tryb, że po prostu trzeba szukać tych wrogów, bo ta mapa jest całkiem spora jak na tyle osób.
Ja bardziej preferuję takie zagrania, jak na przykład w Fortnite sobie robię, że się bardziej skradam. Takim trochę kamperem jestem. Wiem, że to złe, ale lubię taki tryb akurat rozgrywki. Jest mi tak wygodnie grać. No ale okej. Powinna spaść tutaj chyba... Leci broń, dobra, leci lepsza broń. I teraz pytanie... Czy warto się wychylać po nią? Czy może już zacząć się skradać najlepiej? Myślę, że warto to załatwić po cichu. Okej, zaraz ktoś tu przyjdzie. Bo spadł ten ładunek. Zaraz się ktoś tu pojawi. Trzeba obserwować drony. Jeden dron poleciał tam, a drugi tam. O, leci pierwszy gościu. I on już tu kampi. Cholera. Dobra, mam go. Mam go, jest dobrze. Teraz tylko poczekać, aż będzie kolejny cwaniaczek biegu. No ja tak lubię taką właśnie taktykę na kampera, nie? Pokampić, pokampić, poczekać. Przecież nic się nie dzieje. Drony cały czas latają. Można by podejść. Oho, autoszmata. No, teraz to ja jestem kozak. Teraz tylko dostać amunicję. I teraz już jestem wygrany tutaj. Teraz już tylko czekamy. No i teraz to już... Że tak powiem. W sumie nie mam tej amunicji jakoś dużo. Trzeba zamówić jeszcze jednego drona. Okej, tam jest gość. Tam powinien być gość i teraz... Teraz gdzie on będzie? Jest tu. Ha, ha, ha. I pięknie. I teraz jest moja szansa na pierwsze w historii zwycięstwo w Battle Royale w CSGO, jakie mi się udało zrobić. I akurat, kurczę, by się to udało zrobić na odcinku? No i to jest moje pierwsze zwycięstwo. Cieszę się bardzo, że się to udało prawie na odcineczek wrzucić. Także no, powiem wam szczerze, tryb mi się całkiem podoba. Tylko ja lubię taki, ja bardziej preferuję taki tryb gry, trochę camper. Wiecie, taki po chamsku, ale... Ale generalnie jest fajny, także... No cóż, no dzięki bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że się wam filmik spodobał. I widzimy się w kolejnych filmach. Na razie.